Rok 2009 zapisał się pod dobrą datą, mówił podczas spotkania noworocznego w Gminnym Ośrodku Kultury wódz Strzałkowa Dariusz Grzywiński. Uczyniliśmy wszystko, aby wzmocnić pozytywne tendencje rozwoju naszej małej ojczyzny. W 2009 roku samorząd przeprowadził remonty ulic i parkingów. Oddano do użytku ścieżki rowerowe i nowe oświetlenie uliczne. Straż pożarna ze Strzałkowa wzbogaciła się o nowy wóz bojowy. Najważniejsze zadania na 2010 rok to te, na które gmina Strzałkowo pozyskała środki unijne. Dokończenie już wspomnianego zadania inwestycyjnego w Wólce, kanalizacji w Strzałkowie, gazyfikacja gminy, a także przebudowa kortów tenisowych przy ulicy Andrzejewskiego oraz remont świetlicy wiejskiej w Ostrowie Kościelnym. Najistotniejszą kwestią jest to, iż udało nam się na powyższe zadania pozyskać środki unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu LIDER. Ogólna wartość wyżej wymienionych przedsięwzięć to 28,5 miliona złotych, z czego środki unijne stanowią 18,5 miliona. Samorządowcy zaplanowali już budżet na rok 2010, który wynosi 23 miliony złotych. Wpływy do budżetu będą niższe, o blisko milion złotych, co również powoduje to, że nie możemy zwiększyć ilości inwestycji, jedynie wykonujemy te wszystkie zadania na poziomie roku 2009. Spotkanie było też okazją do złożenia życzeń. Wójt życzy sobie i swoim mieszkańcom przede wszystkim rozsądku. Rozsądku działań, bo te życzenia zawsze każdemu są potrzebne, ale tak po ludzku przede wszystkim spełnienia marzeń i zdrowia, bo to wokół zdrowia często te najważniejsze rzeczy się dzieją, kręcą, a więc jeśli ono będzie, łatwiej będzie nam pozostałe działania podejmować, aby nasze marzenia, plany zrealizować i tego wszystkim mieszkańcom gminy z całego serca życzę. Podczas gali goście obejrzeli film dokumentujący pracę i osiągnięcia samorządu gminy Strzałkowo. Na zakończenie dla wszystkich wystąpił zespół Szalom. Ale ważne, ważne jest to, by się nie bać, by się nie bać wcale, ale ważne.